Kiedy zbierałam materiały o Edmundzie, najbardziej chyba uderzyło mnie to, że jego brat, przyszły papież, pod koniec życia stwierdził, że śmierć brata przeżył głębiej niż śmierć matki. To dużo mówi. Właściwie to wszystko mówi o tej ich relacji, braterskiej relacji, pełnej przyjaźni. Bardzo byli ze sobą zżyci, obaj bracia. Na początku, po śmierci matki, Edmund opiekował się swoim bratem Karolem, o 14 lat młodszym, duża różnica wieku. Później bardzo mocno się zaprzyjaźnili. Ta przyjaźń była widoczna przede wszystkim w Bielsku Białej, kiedy Edmund pracował już jako lekarz. To były lata 30, 30, 31, 32 rok. Co ciekawe, Karol razem z ojcem co tydzień przyjeżdżali do Bielska w każdą niedzielę, żeby się spotkać z Edmundem. Chodzili wtedy po górach, zwiedzali Bielsko, dzisiejsze Bielsko Białą. Też Karol zaprzyjaźnił się z pielęgniarkami ze szpitala, w którym pracował Edmund, z diakonisami, ewangelickimi diakonisami. I właściwie wchodził w to życie Edmunda, w medyczny świat Edmunda i można powiedzieć, że zafascynowanie papieża medycyną, ludźmi chorymi właśnie wzięło się od Edmunda. Dlatego, że Edmund leczył ludzi, dlatego jego brat Karol interesował się medycyną i dlatego później tak wiele miejsca i uwagi i czasu poświęcał Jan Paweł II ludziom chorym. Też ciekawe jest, że po raz pierwszy w górach Karol Wojtyła, przyszły papież, był z Edmundem. Edmund wziął go do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach i papież wtedy mocno się zachwycił górami i stąd ta wielka pasja przyszłego papieża do gór. Także aktorstwo Jan Paweł II zaczerpnął od swego brata Edmunda. W Wadowicach Edmund zabierał Karola na przedstawienia teatralne. Też Edmund grał jako aktor w jednej ze sztuk i wtedy papież też mocno zafascynował się sztuką, teatrem, także też znów wzięło się to od Edmunda. Też w czasie pobytu w Bielsku, kiedy Karol przyjeżdżał z ojcem do Edmunda, spotykali się tam u ciotki Stefanii Wojtyły, która mieszkała w Bielsku i udało mi się odkryć nawet ten dom, w którym ciotka wynajmowała mieszkanie. Ten dom będzie teraz zresztą na szlaku rodzinnym Wojtyłów w Bielsku Białej, będzie można go zwiedzać. Mieszka tam rodzina, która jeszcze zna opowieści właśnie z czasów Edmunda, z czasów Karola. W tym domu zachował się nawet stół, taki drewniany, okrągły stół, przy którym jeszcze siedzieli Wojtyłowie razem z ciotką, jak przychodzili tam w niedzielę na obiady. Taka ciekawostka. No i wiele innych tego typu ciekawostek udało mi się odkryć, co opisuję w książce. Pierwszej biografii Edmunda Wojtyły. Edmund planował małżeństwo, ale co ciekawe, odkładał ślub ze względu na to, że chciał zaopiekować się swoim bratem Karolem, chciał stworzyć warunki swojemu bratu do nauki. Chciał wyprawić go niejako w świat, w dorosłe życie i dopiero potem chciał zająć się swoim życiem i się ożenić. To było też takie charakterystyczne. Często zresztą powtarzał do narzeczonej, do rodziny narzeczonej, jak opowiadali mi jej krewni, muszę żyć dla brata, muszę uważać, żeby nie wybierać trudnych tras w górach, bo jak mi by się coś stało, to najbardziej odczuje to mój brat. To było też charakterystyczne, ta wielka miłość Edmunda z jednej strony do narzeczonej, a z drugiej strony do brata Karola.